Karl Jaspers to był filozof niemiecki, który nigdy nie poszedł na współpracę z Hitlerem i w czasach jego rządów był na indeksie. W 1946 roku Karl Jaspers rozliczył Niemców za to, co zrobili w Europie, co się stało. I Karl Jaspers wytyczył 4 kategorie winy i według tego schematu, proszę Państwa, ja w książce rozliczam i Polaków, i Żydów, bo tylko stosując jedną miarę do zagadnienia, można rzeczywiście spojrzeć na problem czy na rzeczywistość, która się kiedyś wydarzyła. To, co zrobiłam, posługując się Karlem Jaspersem i posługując się tymi kategoriami winy, pierwsza kategoria winy według Jaspersa to jest kategoria polityczna. Jaspers powiedział, że wszyscy Niemcy ponoszą winę polityczną za że dopuścili, mówiąc krótko, Hitlera do władzy, że w pewien sposób, czy w bardzo wyraźny sposób tę władzę akceptowali, afiszowali, więc każdy Niemiec ponosi winę polityczną za to, co się wydarzyło pomiędzy rokiem 1933 a 1945 w Europie, według Karla Jaspersa. Drugi rodzaj kary to jest kara kryminalna, czyli każdy Niemiec musi odpowiadać za swoje czyny. Karę czy winę w sensie kryminalnym, wina nie obciąża wszystkich Niemców, tylko tych, którzy czynnie uczestniczyli w zbrodniach tego okresu. Trzecia wina to jest wina moralna, że moralnie każdy Niemiec ponosi odpowiedzialność za to, co się stało, i wina metafizyczna, czyli właśnie to są słowa Karla Jaspersa, że istnieje solidarność między ludźmi i w tym sensie każdy człowiek ponosi winę metafizyczną i sędzią jest tutaj tylko Bóg. Stąd właśnie z jednej strony te słowa Karla Jaspersa są mottem, ale jednocześnie stanowią szkielet mojej książki, dlatego że, proszę Państwa, to, co staje się w tej chwili modne, nie powiedziałabym, że tylko w Polsce, może w całej Europie, ale na pewno w środowiskach lewackich, to jest taki kierunek filozoficzny, który nazywa się relatywizm. A do czego on się sprowadza? Sprowadza się do tego, że relatywiści chcą powiedzieć, nie ma dobra, nie ma zła. Raz można ukraść, raz nie można. Raz można zabić, raz nie można. Raz można. Relatywizm burzy porządek właściwie można powiedzieć całej cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa, w którym my od 1000 lat funkcjonujemy, w którym my wyrośliśmy, ale w którym wyrośli i Francuzi, i Włosi, i Anglicy, i Niemcy. Więc w sensie filozoficznym te dwa nurty się w tej chwili bardzo ścierają, ale gdyby to była tylko dyskusja pomiędzy filozofami, to Palto 6, grupka ludzi, którzy sobie dyskutują. Ten relatywizm jest bardzo widoczny, proszę Państwa, w prasie, w wyrokach sądowych, nawet w Rzeczpospolitej, w III Rzeczpospolitej, że dla jednych kradzież to jest za kradzież należy się kara i sąd, dla innych kradzież to jest nic, nad tym przechodzimy do... Także to jest bardzo niebezpieczne, ale z relatywizmem mamy do czynienia również w historii. I że jedne narody ocenia się taką miarą, innych taką. Bo historia, czy chce, czy nie chce, pokazując jakiś obraz rzeczywistości, nawet jeśli nie ocenia, to poprzez dobór źródeł może powodować to zachwianie wartości. Dlatego ta moja książka, powtarzam, jest poza tym, że porusza taką, a nie inną tematykę, jest jednym wielkim protestem przeciwko temu relatywizmowi w nauce historycznej. Że jeśli oceniamy II wojnę światową
jaki naród zachował, to przyjmijmy jedno kryterium. I najlepsze kryterium do tej oceny, moim zdaniem, w 1946 roku stworzył właśnie Karl Jaspers, który Niemców, swój własny naród, rozliczył według tych czterech win. I ja w mojej książce robię dokładnie to samo z narodem żydowskim i z narodem polskim. Przyczyną tego, że jako taki szkielet wzięłam również Jaspersa, bo proszę Państwa, było to, że w pewnym momencie badań nad tematyką polsko-żydowską zorientowałam się, że właśnie inne miary przykłada się do Polaków, inne do Żydów. Wynika to być może z tego, że część tych opracowań piszą historycy żydowscy, którzy mają zakodowane to, że naród żydowski jest narodem wybranym, życie Żyda jest bardziej cenne niż życie Polaka. Nie wiem, na ile u źródeł tego tkwi ten wątek. Być może tu nie wchodzę, bo to nie moja działka. Ale powtarzam, bardzo rzetelnie zebrałam źródła i pod kątem właśnie czterech win Jaspersa wypunktowałam i Polaków, i Żydów. W tej książce rozprawiłam się z takimi powszechnymi stereotypami, bo oczywiście przez to, że po wojnie 50 lat milczeliśmy, że zawsze te środowiska żydowskie miały większy dostęp do mediów, to ukuto może już 100 lat temu, może 150, o nas na świecie stereotypowe takie pojęcie polski antysemityzm, Polak to antysemita. Ja to na wielu konferencjach naukowych, międzynarodowych również słyszałam, że jak już Żydzi nie mieli w dyskusji argumentów, zawsze wstawał jakiś Żyd lub Żydówka i mówił, a wy i tak jesteście antysemici, bo nawet w jasełkach występuje Żyd. No i ja zwykle w takich wypadkach siedziałam dość cicho, bo nie miałam argumentu, co na to powiedzieć. Większość Polaków tak reagowało. I w tej książce postanowiłam się rozliczyć z różnymi stereotypami i z różnymi tematami, zaczynając właśnie od takich podstawowych jak Żyd w jasełkach. Nie było mi, może powiem, trudno to zrobić, dlatego że moja praca magisterska dotyczyła średniowieczny kult Dzieciątka Jezus jako inspiracja procesu dowartościowania dziecka. Więc siedziałam w średniowieczu w renesansie i odkryłam ku mojemu zdumieniu, że kto wprowadził Żyda do jasełek. No więc, proszę Państwa, Żyda do jasełek wprowadzili Niemcy i Hiszpania. Działo się to tak, że w średniowieczu nie było telewizji, internetu, ale były klasztory. I na przykład te teksty jasełek krążyły po wszystkich klasztorach w Europie. I drogę z Hiszpanii do Krakowa odbywały w ciągu kilku miesięcy. Do Krakowa przychodziły teksty hiszpańskie, niemieckie. Zakonnicy krakowscy przekładali to na polski, ale w tekstach hiszpańskich i niemieckich, które były pierwotne w stosunku do tekstów polskich, ten Żyd już istniał. Więc tak naprawdę jest to sytuacja, w której nie Żydzi wprowadzili, bo Żyd w jasełkach w Polsce pojawił się wcześniej niż fala osadnictwa żydowskiego. To odkrycie było dla mnie tak samo i tak frapujące, że pierwszy ten rozdział i tekst posłałam do Jerozolimy. Żył jeszcze wtedy profesor Jakub Goldberg na Uniwersytecie w Jerozolimie, Żyd polski, bardzo przyzwoity człowiek, i jego żona Olga Goldberg, która była etnografem i znała się na tych rzeczy. Zapytałam się, czy to możliwe, i dostałam odpowiedź, tak, strzał w dziesiątkę, to jest to. No i potem różne obszary po prostu badałam, poczynając od średniowiecza po dzisiejszy dzień, dlatego że, proszę Państwa, nie da się zrozumieć sytuacji relacji polsko-żydowskich w XX wieku, nie sięgając właśnie do tego wieku X, XI, XII i skąd się Żydzi wzięli i tak dalej, i tak dalej. Więc to ten temat musiałam jako wstęp i pokazać w rozdziałach różnych. No więc to są te stereotypy, dałam taki przykład stereotypu, który obalam. Jednocześnie wchodząc już w historię II wojny światowej,
Ale to, proszę Państwa, od zakończenia wojny, od 1945 roku, historycy na całym świecie, pisząc o zagładzie, popełniają ten sam błąd. I ja zresztą też ten błąd w pierwszej książce popełniłam, że postrzegało się, i ja sama postrzegałam, okres między 1 września 1939 roku, w wypadku na przykład Warszawy, do 22 lipca 1940 roku, jako sytuację, którą wytworzyli Niemcy w ramach prześladowań Żydów. I że ich prześladowali, od 1 września 1939 roku do 22 lipca 1942, a potem wywieźli ich do Treblinki i zagazowali. I ten schemat jest powielany od końca wojny, powtarzam, we wszystkich opracowaniach. I Polaków, i Amerykanów, bo inaczej ja też sama sobie to nie wyobrażałam, że może to być wyglądać inaczej. No i zabierając się do opracowania, do szukania odpowiedzi, wcześniej wspomniałam o tej Marysi, która powiedziała, że gdyby sytuacja była odwrotna, zaczęłam czytać żydowskie źródła. Zaczęłam czytać dzień po dniu, słowo po słowie, pamiętniki Czerniakowa, przewodniczącego Judenratu Warszawskiego. Proszę Państwa, naprawdę była to lektura pasjonująca. Ja, jak to odkryłam, to po prostu, już mówiąc, nie spałam całą noc. Czy to jest możliwe? Okazało się, że od momentu wejścia Niemców do Warszawy Czerniakow zaczyna na całej linii kolaborację, współpracę z Niemcami. I w maju, w zapiskach Czerniakowa, w maju 1941 roku trafiłam na zapisek Czerniakowa, że dostał nominację z rąk Niemców na burmistrza autonomii żydowskiej w Warszawie. No, powstał problem rzeczywiście, bo to coś nowego. Co innego jest getto stworzone przez Niemców, proszę Państwa, otoczone murami, żeby ich tam trzymać na wymordowanie, a co innego jest sytuacja, w której burmistrz autonomii żydowskiej getta warszawskiego dostaje z rąk Niemców dobre auto i tak dalej, i tak dalej. No musiałabym Państwu coś, zachęcam do lektury, wydane po polsku są zapiski Czerniakowa, to nawet nie będąc historykiem, człowiek wytwarza sobie obraz. No i powstało dla mnie pytanie, skąd ta autonomia, to jak królik z kapelusza wyskoczyło. No i drążąc temat, sięgając w przeszłość, bo to tak zawsze trzeba odpowiadać na pytanie, szukać odpowiedzi na pytanie, trafiłam na stenografy sejmowe Sejmu Konstytucyjnego z roku 1919, w którym poseł Izaak Grünbaum w imieniu posłów, pamiętajmy, że Polska istnieje jeden rok. Zbiera się Sejm Konstytucyjny, który ma uchwalić konstytucję, uchwaloną zresztą w 21 roku. I ze stenogramów sejmowych wynika, że poseł Grünbaum w imieniu posłów żydowskich zgłasza projekt 113 punktu ustawy konstytucji, który miałby mniej więcej brzmieć w ten sposób, że w ramach konstytucji gwarantuje się Żydom prawo do autonomii, czyli taka autonomia byłaby w Krakowie, w Warszawie, w Lublinie, na co odpowiada. I Żydzi liczyli w tym momencie na poparcie socjalistów w Sejmie, że poprą ich projekt tego 113 punktu i przewodniczący koła socjalistów zrywa się i odpowiada dość ostro Żydom, że z Polski nie zrobimy szwajcarskiego sera. Polska jest państwem Polaków i proszę nie liczyć na autonomię. Nigdy nie dostaniecie naszego państwa. I już nie wchodząc w szczegóły, jakie dalej źródła trafiłam, może wspomnę tylko, że pierwszy ślad myśli o autonomii żydowskiej w Polsce pojawił się, proszę Państwa, w czasopiśmie bodajże Hejnat się nazywało, wydawanym przez Żydów z kręgów sionistycznych w październiku 1918 roku. Jeszcze zanim powstało państwo polskie,
środowiska żydowskie myślały o tym, żeby zażądać od Polaków autonomii. I tak naprawdę dwudziestolecie wojenne i te iskrzenia na linii Polacy-Żydzi skupione były wokół idei autonomii żydowskiej, której Polacy nie chcieli dać, a której Żydzi się domagali. I teraz jeśli wrócimy do zapisków Czerniakowa, to jawi się obraz następujący, że muszę powiedzieć od razu, że Czerniakow spośród wszystkich Żydów tamtego czasu okazał się człowiekiem najbardziej przyzwoitym i w momencie, kiedy Niemcy zażądali od niego podpisania dokumentu zezwalającego na wywiezienie Żydów na śmierć do Treblinki, nie podpisał dokumentu i popełnił samobójstwo. I tu trzeba pamiętać o nim jako o człowieku niezwykle jednak prawym, dlatego że myślę, to jeszcze wszystko wskazuje na to, wszystkie żydowskie źródła wskazują na to, że Czerniakow, który w sensie politycznym stał na czele warszawskich Żydów, ale na czele Żydów w Polsce. Był przed wojną senatorem, był przewodniczącym największego getta w Polsce, czyli Warszawy, więc ton polityczny nadawał on. Myślę, że jego myślenie biegło mniej więcej takim torem, bo pamiętajmy, że Żydzi wzorowali się, uczyli się politykowania i polityki od Polaków oczywiście. Zresztą w Izraelu do dziś wzorują się na Polakach polscy Żydzi. Więc myślenie Czerniakowa myślę, że biegło tymi torami, że Polacy przez 20 lat nie chcieli nam dać autonomii i nigdy z dobrej woli tej autonomii nam nie dadzą. Ale jeśli popatrzeć na zachowanie Piłsudskiego, który wypowiedział posłuszeństwo Rosji, Niemcom i Austrii, po czym stworzył niepodległe państwo, z którym jednak świat musiał się liczyć, to jeśli ja dogadam się z Niemcami, a Niemcy przyszli do Polski jak zwykle na 2 lata, na 5, na może na 20, ale kiedyś sobie pójdą. Jeśli ja z Niemcami, myślę, że tak myślał Czerniakow, stworzę tu autonomię, to Niemcy za kilka lat pójdą, a autonomie będą faktem, z którym Polacy będą się musieli liczyć, tak jak świat liczył się z niepodległą Polską w 18 roku i musiał się liczyć, nie dlatego, że chciał. Myślę, że takie było jego myślenie, aczkolwiek powtarzam, to jest moja teoria i nie uważam jej za pewnik, bo mam za mało źródeł do tego. Także to było odkrycie i to, co prezentuję w książce, o czym myślę, profesor Kodakiewicz mógł napisać, że tu trzeba zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i widzenie getta jako właśnie ośrodka czy systemu represji wobec Żydów.